Dla jakich wartości parametru m wielomian w jest podzielny przez dwumian q? Wykorzystamy w zadaniu twierdzenie bezu. Liczba a jest pierwiastkiem wielomianu w wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian w jest podzielny przez dwumian x minus a. Czyli dwumian x minus a w naszym wypadku wygląda następująco. Jest to x minus 2. Stąd możemy wnioskować, że nasze a. Wynosi 2. Ponieważ w naszym zadaniu wielomian w ma być podzielny przez dwumian q, to zgodnie z twierdzeniem, liczba a w naszym wypadku 2 musi być pierwiastkiem wielomianu w. A co oznacza, że liczba jest pierwiastkiem wielomianu? To oznacza, że wartość tego wielomianu dla tej liczby, dla tego argumentu, czyli w naszym przypadku dla dwójki, musi wynosić 0. Aby znaleźć parametr m, Musimy rozwiązać takie równanie. Po lewej stronie równania mamy w od 2, więc obliczmy wartość tego wielomianu dla argumentu 2. W tym celu pod każdego x wstawiamy dwójkę, czyli dostaniemy 2 razy pod x wstawiamy 2, czyli jest 2 do potęgi 4, minus 15 i 1 druga, razy 2 do potęgi 3. Teraz ten nawias przepiszemy, czyli mamy m kwadrat plus 4. Pod x wstawiamy 2, czyli będzie 2 do potęgi drugiej i minus 25 i 1 druga razy x, czyli razy 2 i minus 9. Dostajemy w od 2, wynosi 2 razy 2 do potęgi czwartej, to jest 16 to ułamek zamienimy na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 2 razy 15 plus 1, czyli mamy 31 drugich razy 2 do potęgi trzeciej, to jest 8. Nawias przepiszmy. 2 do drugiej to jest 4. Tu może też zamienimy na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 2 razy 25 plus 1, to jest 51 drugich razy 2 i minus 9, czyli w od 2 wynosi... Tu mamy 32. Tu możemy skrócić dwójkę z ósemką, czyli tu mamy 1, tu jest 4 i przy okazji skrócimy tutaj te dwie dwójki. Czyli z drugiego iloczynu dostaniemy minus 124. I teraz możemy ewentualnie opuścić nawias, czyli dostaniemy. 4m kwadrat plus 16. Następnie mamy minus 51 i jeszcze minus 9. Po uproszczeniu dostaniemy w od 2 wynosi 4m kwadrat minus 136. Teraz możemy już rozwiązać nasze równanie, czyli po 2 od 2 wkładamy nasze wyrażenie. Dostaniemy 4m kwadrat minus 136 ma wynosić 0. Czyli 4m kwadrat zostawmy po lewej stronie, na prawą stronę przerzucimy 136, podzielmy na 4, czyli m kwadrat wynosi 34. Po spierwiastkowaniu dostaniemy, że m wynosi pierwiastek z 34 lub m wynosi minus pierwiastek z 34. W ten sposób otrzymaliśmy wartości parametru m, dla których wielomian w będzie podzielny przez dwumian q.